Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu zaprosił na majówkę nad Bobrem. Na terenie wiadukt Plaza przygotowano szereg atrakcji. Majówka organizowana przez MOSiR. Dzisiaj inaugurujemy praktycznie sezon na wiadukt Plaza. Trzy fajne imprezy. Pierwsza akurat za mną w tle. Przystanek bolesławiecki, Mistrzostw Polski w deskorolce. Zbliża się ku końcowi Race Challenge, czyli na bolesławieckiej ścieżce biegowej. Dzisiaj zawodnicy biegali na dystansach 9,4 km. Jeszcze trwają bańki mydlane. Każdy może dzisiaj znaleźć coś dla siebie w tym kultowym dla bolesławian miejscu. Na bolesławieckim skateparku odbyły się pierwsze eliminacje deskorolkowych Mistrzostw Polski. Jesteśmy na pierwszym przystanku Mistrzostw Polski, eliminacji Mistrzostw Polski właśnie tutaj w Bolesławcu i wspaniale jest zobaczyć bardzo dużo młodych rajderów. Powstała teraz liga under 13, czyli poniżej 13 roku życia. Mamy najlepszych również skaterów też z kadry Polski, bo przecież za rok deskorolka będzie na olimpiadzie. No i jak widać na tym wspaniałym parku dzieje się. A powiedz mi, co z zwycięzcami? Oni będą mieli... Zwycięzcy już są nagrody finansowe konkretne w granicach 1000–2000 zł, plus do tego oczywiście najlepsi dostają dziką kartę, żeby startować w finale Mistrzostw Polski. Tych przystanków, z tego co wiem, będzie jeszcze 10. W ramach imprezy przygotowano także propozycję dla tych, którzy lubią biegać. Firma Race Challenge organizuje w tym roku cykl trzech zawodów crossowych, jeden duatlon. Zaczynamy w Bolesławcu, Bolesławiec Cross Race na dwóch dystansach, 4,5 km, 9 km. Zapisanych mamy 110 osób, na linii startu stanęło ponad 90 osób, także jest to dobry wynik jak na pierwszy bieg tego typu. No jesteśmy szczęśliwi, że możemy być akurat w Bolesławcu i zaczynamy w Bolesławcu. Jest to historyczny bieg. No, za chwileczkę będziemy widzieli przybiegającego pierwszego zawodnika. No, myślę, że impreza spodoba się wszystkim, którzy staną dzisiaj na linii startu. Do wyrgania mamy za pierwsze miejsca 400 zł, za drugie miejsce 200 i 100. Oczywiście puchary, medale pamiątkowe dla każdego uczestnika, czyli standardowo, jak na każdym profesjonalnym wydarzeniu. W biegu mógł wziąć udział każdy. Żadnych ograniczeń wiekowych nie było. Liczyła się dobra zabawa i aktywnie spędzony czas. Dlatego pani Katarzyna zdecydowała się pobiec razem z 4-letnią córką Anią siedzącą w wózku. Mama bardzo szybko biegła? Na samym tyle. Na samym tyle. Na samym tyle. Zgadza się. Ale fajnie było, podobało ci się? Na samym końcu. Tak? Bez powodu tak nie tak łatwo biega się z wózkiem. Skąd pomysł, żeby pobiec razem ze swoją córką i wózkiem? Wózek kupiłem, jak ona była malutka, jako przyczepkę rowerową, żeby sobie z nią troszeczkę pojeździć. Ale jak już chciałam się ruszać, to stwierdziłam, że kupię wózek, który ma też funkcję do biegania, żeby po prostu się ruszać, jak mąż jest w pracy, nie mogę z nikim zostawić dziecka, bo całą rodzinę mam daleko, na drugim końcu Polski. A trudno siedzieć cały czas w domu. Dziecko nie ogranicza mamy. Jak pani dzisiaj poszła? Jak się biegło na trasę? Biegło się dobrze, aczkolwiek trasa była ciężka. Były miejsca, gdzie ciężko było pokonać trasę z wózkiem. Ania musiała przejść piechotką po schodach i była pani, która nam pomogła troszeczkę wciągnąć wózek na górę, na mostek. A biega pani codziennie? Nie, biegam bardzo okazjonalnie, sporadycznie. Od czasu do czasu po prostu. W zawodach raczej nie startowałam jeszcze, chyba że w takich biegach typu bieg tropem wilczym. Czyli pierwszy raz pobiegła pani razem z córką? Z wózkiem tak. Z wózkiem, nie pierwszy. Mania miała półtora roczku, jak pierwszy raz biegłyśmy właśnie tropem wilczym 5 km w Katowicach. Także to był pierwszy bieg z wózkiem. I też niestety z udziałem schodów. Jakoś tak nam wychodzi. Super, gratulujemy do terminarza. Dziękuję bardzo. Emocje były naprawdę fajne, atmosfera na trasie super. Także biegło się naprawdę przyjemnie. Mimo że ciężko, to przyjemnie. Satysfakcja jest. Córka pani Katarzyny, chociaż na tych zawodach siedziała w wózku, to ma już za sobą pierwsze starty. A to niedługo będziesz biegła za mamą, nie? Ona już swoje biegi też zaliczyła w życiu. Bez niedawno wygrała medal w biatlonie dla każdego w Jeleniej Górze. Zajęła trzecie miejsce w kategorii przedszkolaków. No to uczeń mistrza. Już przebił. Nie wystraszyłem, nie szansę cieszymy.
kilka medali na swoim koncie już ma, też biegła tropem wilczym na 1963 metry w Siedlcach w tym roku. Przebiegła cały dystans sama, znaczy sama, no zarączka z rodzicami po prostu, ale cały czas na nóżkach i praktycznie 3 razy zwolniła do marszu na 2 minutki i dalej biegiem. Także siłę ma, kondycję lepszą od mamy. Dla fanów jazdy na hulajnodze również zorganizowano zawody. Tu też liczył się przede wszystkim aktywnie spędzony czas. Codziennie tutaj przyjeżdżacie? No, w większości wolnego czasu spędzamy jak go. Jak można, to przyjeżdżamy. Dokładnie. A od kiedy trenujecie? Trenujemy, ja już prawie 2 lata. A ja Filip? Rok dopiero. No, jak tutaj się jeździ? Jeździ się genialnie, skatepark jest niesamowicie przystosowany, pump track też jest genialny. Naprawdę bardzo fajny obiekt i zrzesza bardzo dużo ludzi. Tak, to prawda. A czy z tą waszą pasją bierzecie swoją przyszłość? Raczej nie, ale byśmy na pewno chcieli coś związać. No tak, w zawodach można wystartować, ale jakoś przyszłość to nie. Okej, ale czyli bierzecie dzisiaj udział, tak? Oczywiście. Tak. Najmłodsi nie musieli rywalizować. Mogli przyjemnie spędzić czas puszczając bańki mydlane do woli oraz korzystać z dmuchanych zjeżdżalni.